10 największych katastrof atomowych w historii. Chalk River Laboratories. Jest to kanadyjski ośrodek badań energii nuklearnej. W grudniu 1952 roku doszło tam do wypadku, który oceniono na 5-7 stopniowej skali. W wyniku przypadkowego usunięcia czterech prętów kontrolnych nastąpiło częściowe stopienie reaktora. NRX Pożar spowodował przedostanie się radioaktywnych związków do powietrza. Ucierpiała także rzeka Ottawa. Miało to miejsce 12 grudnia 1952 roku. Three Mile Island Wypadek w elektrowni jądrowej miał miejsce 28 marca 1979 roku, kiedy to nastąpiło częściowe stopienie rdzenia w drugim reaktorze. Przypadek ten opisywany jest jako najpoważniejszy wypadek w Stanach Zjednoczonych w historii komercyjnych reaktorów jądrowych. Jest to też najpoważniejszy wypadek w historii, jakiemu uległ reaktor typu. PWR. Obsługa zdołała utrzymać kontrolę nad reaktorem, a żadna z osób nie została napromieniowana w stopniu zagrażającym zdrowiu. Wypadek miał jednak poważne ekonomiczne i społeczne konsekwencje. Wypadek TMI-2, zwany potocznie Freemare Island, przyczynił się do spadku publicznego poparcia wykorzystania energii atomowej, a w wyniku późniejszej awarii w Czarnobylu obawy przed podobnym przypadkiem w USA i w innych krajach wzrosły. Od tego zdarzenia w Stanach nie podjęto budowy nowych elektrowni jądrowych. Elektrownie zbudowane wcześniej nadal są w użyciu. Pożar w Whitescale. 10 października 1957 roku grafitowy rdzeń brytyjskiego reaktora w miejscowości Whitescale uległ samozapłonowi. Gazy wylotowe, porywając materiały radioaktywne zawarte w rdzeniu, spowodowały skażenie radioaktywne po bliskiej okolicy. Po II wojnie światowej w 1946 roku USA dokonało zamknięcia programu budowy bomby atomowej dla wszystkich naukowców spoza Stanów Zjednoczonych, wykluczając ich z projektu. Manhattan, rząd brytyjski, w obliczu braku surowca, zdecydował się na budowę dwóch stosów atomowych, zdolnych do produkcji plutonu ze zubożonego uranu. 7 października 1957 roku operatorzy stosu nr 1 rozpoczęli cykl wyżarzania. Przyłączając dmuchawy chłodzące na niską moc i stabilizując stos przy małej mocy za pomocą prętów kontrolnych. Następnego dnia w trakcie procesu wyżarzania operatorzy zwiększyli moc reaktora. Gdy proces wyrzeżenia trwał, pręty kontrolne były wsunięte do reaktora w celu jego wyłączenia. Oficjalny raport ze zdarzenia sugerował, iż uran znajdujący się w rodzeniu uległ pod wpływem przegrzania samozapłonowi, jednak w innej części raportu pojawia się sugestia, iż zapłon mógł zostać wywołany z wyniku przegrzania wkładu litrowo magnezowego. Pożar był opisany jako najgorszy wypadek w historii zastosowania atomu, aż do incydentu stopienia rdzenia w 1979 roku w My Iceland. Pozytywnym następstwem wypadku było całkowite zaniechanie produkcji reaktorów chłodzonych powietrzem. Skażenie w Gojani. Skażenie radioaktywne w centralnej Brazylii spowodowało śmierć czterech osób, a 22 osoby zostały napromieniowane w stopniu narażającym życie i zdrowie. Źródłem była mała tuleja zawierająca silnie promieniotwórczy chlorek cezu umieszczona w ochronnym pojemniku zrobionym z ołowiu i stali zawierającym okienko zirydu. Wewnętrzna część tulei może obracać się umożliwiając ustawienie źródła promieniowania na wprost otworu lub naprzeciw niego. Z powodu wystąpienia skażenia i wypadków śmiertelnych trzech lekarzy zarządzających majątkiem likwidowanego szpitala i odpowiedzialnych za pozostawienie materiału stwarzającego zagrożenie życia bez nadzoru w opuszczonym budynku szpitala poniosło odpowiedzialność karną. Castle Bravo Próbna eksplozja termojądrowa przeprowadzona 1 marca 1954 roku była to pierwsza eksplozja przeprowadzona w ramach operacji Castle. W Ameryce wybuchł skandal związany z tzw. projektem. 4-1. Amerykańscy naukowcy dokonywali eksperymentów na ludziach i zwłokach, aby dowiedzieć się więcej o skutkach opadu radioaktywnego. Dochodziło nawet do przejmowania zniekształconych, martwych płodów za cenę kilku dolarów. Co więcej, podobna sytuacja miała miejsce w Hiroshimi i Nagasaki w pierwszych dniach po wybuchu. Projekt trwał przez 6 dni do 7 marca 1954 roku. Eksponaty spisano, sfotografowano i w niektórych przypadkach wywieziono do Ameryki. Ofiary opadu wysiedlono i przeniesiono na niezamieszkany atol Utirik. W 1960 roku Amerykanie uznali teren za czysty i możliwy do zamieszkania, jednak pierwsze rodziny wróciły dopiero w 1979 roku, aby po trzech miesiącach opuścić wyspę na stałe z powodu utrzymującego się skażenia. K-19 jest to pierwszy radziecki okręt podwodny z napędem jądrowym przenoszący pociski balistyczne. Był jednym z najbardziej pechowych okrętów podwodnych w globalnej historii marynarek wojennych, bądź też jednym z najgorzej zbudowanych. 3 lipca 1961 roku podczas powrotu z ćwiczeń doszło do awarii systemu chłodzenia i przegrzania reaktora. Temperatura w przedziale reaktora osiągnęła 140 stopni Celsjusza, aby uniknąć stop Pienia, rdzenia. W ciągu paru godzin marynarze uruchomili prowizoryczny układ chłodzenia. Pracując w rdzeniu reaktora, na zmiany trwające 5 minut, w wyniku napromieniowania i następstw choroby popromiennej, 8 marynarzy uczestniczących bezpośrednio w naprawie zmarło w ciągu tygodnia, zaś kolejnych 20 członków załogi w ciągu kilku lat. Okręt dopłynął do portu docelowego, został odkażony i naprawiony. 18 lat później uczestniczył w drugim podobnym wypadku. Od tego czasu przezywany jest Hiroshimą. Fukushima seria wypadków jądrowych w elektrowni atomowej Fukushima nr 1 w Japonii, do których doszło w 2011 roku w wyniku tsunami spowodowanego przez trzęsienie ziemi. Na skutek awarii wzrost zachorowalności na nowotwory będzie tak mały, że niezauważalny, a prawdopodobieństwo, że obecne dzieci w Japonii będą chore na nowotwory wzrosło 1%, jak zauważył James Lovelock tsunami, które spowodowało awarię w Fukushimie zabiło 26 tysięcy osób, podczas gdy w wyniku awarii elektrowni nie zginęła ani jedna osoba. Mimo wszystko świat najadł się strachu. Katastrofa Krzysztymska. Wypadek jądrowy, mający miejsce 29 września 1957 roku w Majaku, jednym z największych zakładów jądrowych Federacji Rosyjskiej. Zakłady Majak powstały jako część radzieckiego programu badań nad bronią jądrową. 29 września 1957 roku doszło do awarii systemu chłodzenia zbiornika zawierającego dziesiątki tysięcy ton rozpuszczonych odpadów jądrowych. Awaria skutkowała eksplozją o sile do wybuchu 75 ton trotylu, a w konsekwencji pokrycie obszaru 39 tysięcy kilometrów kwadratowych skażeniem promieniotwórczym o pierwotnej aktywności 2 milionów chiurów. W konsekwencji tej awarii ponad 200 osób zmarło na chorobę popromienną, 10 tysięcy ewakuowano, 470 tysięcy narażono na działanie promieniowania jonizującego, a obszar o wielkości 100 km kwadratowych został wyłączony z użytku. Katastrofa w Czarnobylu. Wypadek jądrowy, mający miejsce 26 kwietnia 1986 roku w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 czarnobylskiej elektrowni jądrowej, w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Razem z katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima została zakwalifikowana do siódmego najwyższego stopnia. W Wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar nawet 146 tysięcy km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 tysięcy osób. ataki atomowe jedyne w historii dwa przypadki użycia broni atomowej do działań zbrojnych ataków dokonały Stany Zjednoczone na Japonii w 1945 roku 6 sierpnia o godzinie 8.15 w Hiroshimie oraz 9 sierpnia o godzinie 11.02 w Nagasaki w wyniku badań prowadzonych przez wspólną komisję japońsko-amerykańską które objęły ponad 86 tysięcy ludzi i trwały do lat 60. udało się bezsprzecznie udowodnić związek tylko 800 zgonów z wybuchem. Był to jednak krok konieczny, aby powstrzymać japoński terror na Pacyfiku. Co ciekawe, atak atomowy na Hiroshima i Nagasaki nie był najbardziej krwawym atakiem lotniczym podczas II wojny światowej. Więcej ludzi zginęło 9 marca 1945 roku podczas nocnego nalotu dywanowego nad Tokio przy użyciu bomb zapalających. Najkrwawszym atakiem w Europie była seria nalotów na Drezno 13 lutego 1945 roku. Liczba ofiar jest jednak trudna do oszacowania, ponieważ nie znaczyło Znana jest liczba uchodźców z plus wschodnich, którzy znaleźli się w mieście podczas nalotów, uciekając przed Armią Czerwoną. Jeśli natomiast uwzględni się liczbę zabitych w stosunku do całej populacji, to Hiroshima i Nagasaki pozostają najkrwawszymi nalotami tej wojny. W wypadku Hiroshimi było to co najmniej 30% zabitych, a Nagasaki nawet 50%, podczas gdy w Tokio i Dreźnie zginęło zaledwie 10% ludności.